Trafiona na Świrku, a witamy w Prawy TV. Moim Państwa gościem jest Maria Zabłocka. Witam. Dzień dobry. Marysiu, pracowałaś jako psychiatra dziecięcy w szpitalu od kilku lat. Powiedz nam, z jakimi przypadkami się najczęściej spotykałaś w swojej pracy, tak ogólnie, jakie to były przypadki? No to trochę zależy od miejsca, gdzie pracowałam, prawda? Bo to był taki okres robienia specjalizacji, więc jakby pracowałam w bardzo różnych oddziałach szpitalnych. No i tam wtedy w zależności od tego, jak komu dedykowany był ten oddział, to... Ale dużo było przypadków z ADHD, czy nie? Na oddziałach raczej nie. Dzieci z ADHD na oddziałach, no to jakby nie jest schorzenie, które wymaga hospitalizacji, prawda? Mhm. Więc jakby tam to ewentualnie jako jedno ze schorzeń współtowarzyszących. Natomiast na pewno nie powinno być i na szczęście nie jest ADHD wiodącą przyczyną hospitalizacji psychiatrycznych. Mhm. U dorosłych no to w ogóle, ale nawet u dzieci raczej no sporadycznie. Pamiętam jakiegoś takiego chłopca, który trafił do szpitala i jest główną takim problemem, tak naprawdę to była ADHD, ale no to 2-3 dni takich dziennych wizyt i na tym się problem się zamknął. To nie jest coś, co... A natomiast w poradni rozumiem, że to jest główny problem, z którym przychodzą rodzice z dziećmi. Znaczy w każdym razie do mnie, bo jakoś tak się składało, że może dlatego, że koleżanki w poradni chętniej zajmowały się nastolatkami, to rzeczywiście do mnie można powiedzieć, że z połowa pacjentów to są dzieci, których głównym albo jednym z najważniejszych zaburzeń to jest właśnie ADHD. Mhm. A co to jest ADHD? Bo tak się słyszy o nim często, Państwo pewnie słyszeli, ja też, ale co tak naprawdę się kryje pod tym hasłem? No to jest jakby tak najprościej, nie medycznie. Od angielskiego ADHD, czyli deficytu uwagi i nadaktywności. To są takie jakby dwa objawy, czyli deficyt uwagi, czyli problem z tym, że koncentracja jest skojarzone. Tak, jest koncentracja krótkotrwała, taka wybiórcza, bardzo zależna od sytuacji, bardzo łatwo rozpraszalna, uwaga jest łatwo rozpraszalna. No troszeczkę, to jest tak, że nie jest tak, że wszyscy mają ten sam problem z koncentracją, ale generalnie jest to duże nasilenie problemów z koncentracją. No, mówię duże, bo każdemu z nas czasem zdarza się zapomnieć, czasem zdarza się, że coś umyka. Ale to nie znaczy, że mama ADHD od razu. No od razu nie znaczy, na pewno. Myślę, że nawet bym powiedziała, że jak komuś się w ogóle nigdy to nie zdarza, to też jest to zaskakujące zjawisko. Myślę, że tutaj. I podobnie jest drugi taki objaw, już może nie aż tak istotny, ale też występujący u znacznej części pacjentów, to jest nadmierna aktywność. W znaczeniu taka potrzeba ruchu, taka trudność w pozostawaniu. Nie można usiedzieć na jednym miejscu, się wierci człowiek, tak? Tak, że no, czy w przypadku dzieci młodszych, no to jest wręcz taka potrzeba wspinania się, eksploracji, prawda? Taki młody człowiek z tym zaburzeniem wpada do gabinetu, to mam 10 stempli na tym, zdjęte większość zabawek, sprawdza, czy okno się da otworzyć, wchodzi pod stół i jakby no, życie się jest, tak jakby ruch jest nieustanny, prawda? No u starszych to już nie jest aż, te dzieciaki też się socjalizują, prawda? I jakby kiedy osoba podobnym poziomem aktywności jest już osobą dorosłą, no to już przeważnie nie będzie wchodziła na szafę, prawda? Raczej nie. Natomiast będzie miała kłopot z takim czymś, żeby odpocząć, żeby się zatrzymać, żeby na przykład będzie... Czyli grozi im wypalenie zawodowe. Drobne ruchy. Aha. Przez to, bo będą cały czas pracować. Czy to jest bardziej, że będą się ruszać po prostu i nie będą wyglądać tak, jakby mieli sprężynkę w sobie i skakali cały czas? Nie wiem, nie sprawdzałam nigdy, na ile to jest tak, że są bardziej zagrożeni wypaleniem zawodowym. To mi trudno powiedzieć. Natomiast to raczej są takie problemy... takie związane w pracy mogą być problemy związane z pewnym takim chaosem, pewnym nieładem, pewną trudnością z utrzymaniem punktualności, z zadbaniem o szczegóły. To tego typu raczej problemy myślę, że dotyczą pacjentów dorosłych już, którym objawy pozostały.
I jak możemy takim osobom pomóc? I dorosłym, i dzieciom, no szczególnie dzieciom się pytam, bo jako nie wiem, rodzice czy państwo, którzy oglądają, może mają właśnie takich młodych ludzi w domu, którzy roznoszą cały dom. Jak możemy takim dzieciom pomóc? No cóż, jeśli chodzi o tą ostatni temat, o którym rozmawialiśmy, czyli tą nadmierną aktywność, no to to jest po prostu tak dosyć, generalnie dosyć naturalny mechanizm, należy to zastosować. Takie jak znamy na przykład, kiedy każde dziecko przychodzi taki okres nadmiernej ruchliwości i potrzeby eksploracji, taki dwulatek, no to wtedy potrzebuje, żeby rzeczywiście mieć gdzie pobiegać, mieć gdzie się poruszać, no nie mieć za dużo zagrażających przedmiotów, prawda, w swoim otoczeniu. No, kiedy to chodzi o dzieci takie szkolne, no to bardzo zachęcamy do tego, żeby one podjęły jakąś regularną aktywność fizyczną, prawda? To taki paradoks, że przeważnie te dzieciaki jak 2-3 godziny grają w piłkę i są bardzo zmęczone, to wracają i wtedy im się dobrze odrabia lekcje. Lepiej niż wtedy, kiedy wydawałoby się, mogłyby mieć więcej siły, prawda? Bo tutaj jest jest taka zasada, że generalnie tą nadmierną aktywność ruchową należy spożytkować i wtedy jest szansa na to, że nie będzie ona tak zaburzała już takich pozostałych aktywności. I podobne zasady w sumie dotyczą dorosłych, tak? Że jeżeli ktoś ma takie cechy tej potrzeby nadmiernej aktywności w życiu dorosłym, to na przykład powinien sobie zaplanować, może sobie dojeżdżać na rowerze do pracy, może sobie zaplanować tak, że podjedzie kawałek metrem, a potem się przespaceruje. Czyli ruch. Zadbać o to, żeby ten ruch był tak jakoś tam regularnym elementem jego życia. No i też pewnie nie wybierać sobie takiej pracy czy aktywności, która by wymagała jakichś takich szalenie spokojnych i stabilnych sytuacji czy zadań, bo tam to są już całe takie pewnie zagadnienia wyboru pracy, przy którym jak ktoś ma takie zaburzenia z tego kręgu, to musi też brać pod uwagę, wybierając sobie zawód. Czyli praca bardziej aktywna. A jak to z kolei w szkole wygląda wśród dzieci? Jak nauczyciele powinni traktować takie dzieci? Czy powinna być jakaś, nie wiem, przerwa dla takiego dziecka, żeby sobie pobiegało i potem wróciło na zajęcia na spokojnie już? Jak to powinno wyglądać? No, w takich jednych podstawowych zaleceń jest coś takiego nawet, że by temu dziecku zafundować taką możliwość ruchu, a techniki są tego typu, że można na przykład zaangażować je do wytarcia tablicy, zaangażować je do przeniesienia czegoś z jednego miejsca na drugie, tak? No, pewnie w skrajnych przypadkach, kiedy to jest bardzo duży problem, no to wręcz może być taka zasada, prawda, że umowa z dzieckiem, rodzicem, że to dziecko ma jakiś taki moment w lekcji i z innymi dziećmi, że ono tam chwilę się pokręci. Czy też stosujemy takie, takie, że tak powiem, ruchy minimalne, które trzeba uzgodnić jakby w danym miejscu, żeby nie przeszkadzały. Czyli na przykład raczej stukanie długopisem nie będzie przez akceptowane, tak? Bo przeszkadza jakby dźwięk. Natomiast można wybrać na przykład gniecenie czegoś w ręku, tak? Czy jak nauczycielowi to nie przeszkadza, bazgrolenie w zeszycie, tak? Czy tam jakiś ruch nogą, darcie papierków, prawda? Coś, co by otoczeniu nie przeszkadzało, a tą potrzebę ruchu jakoś zapełniało. Tak, zapełniało. Tak. Też, nie wiem, jakimś sposobem takim już bardziej dydaktycznym jest po prostu, że pomaga też po prostu zaangażowanie w tok lekcji, tak? Że jeżeli to dziecko jest dobrze zaangażowane, na przykład będzie aktywne, będzie siedziało blisko, będzie się zgłaszało, co jest też trudne, bo się często rozkojarza. No tak, ale paradoksalnym sposobem na to skojarzenie to już jakby też trochę wymaga współpracy dziecka, prawda? Jego decyzji, prawda? Że ono spróbuje zrobić tak, żeby się włączyć zamiast się wyłączać, tak? Czyli i to wtedy też jakby pomoże jemu. To jest jakby coś, co się jakby dalej można powiedzieć, pozytywna spirala, która się wtedy zadzieje, prawda? Czyli ono się włączy, będzie miało lepsze oceny. Co też motywuje i potem, dalej zachęca. A jak to wygląda z lekami? Bo tutaj rozmawiamy ze specjalistą, więc chciałam się dowiedzieć, jak to wygląda właśnie od tej strony farmakologicznej, tak? Więc to wygląda tak, że
że mamy tu takie leki od wielu lat sprawdzone i czy one szkodzą, czy one nie, bo właśnie też się tak zastanawiam, czy wiele czytam, wiele słyszałam, że niektórzy się boją, że te leki uzależniają, inni twierdzą, że pomagają, więc jak powinniśmy do tego podchodzić? Czy z taką rezerwą, czy właśnie... czy z otwartością. Z otwartością. Znaczy, no... ja tutaj mogę się... Tak, no generalnie wiadomo, że lek to zawsze jest jakiś środek, jakaś chemia, prawda? No, zawsze jakaś tam obawa przed podawaniem leków jest. Zawsze każdy jakieś działanie niepożądane ma. No i tutaj jakby z badań jednoznacznie wynika, że są działania niepożądane. Dwa główne takie obszary, które jakby wymagają... takiej uważności. To jest problem z apetytem. Mianowicie te leki, a może jeszcze powiem, że to są głównie w Polsce w praktyce metylofenidat. Czyli bo to brzmi tak... Czyli pochodne amfetaminy, tak? Czyli to jest preparat, którego konstrukcja jest no w zasadzie podobna do... Znaczy no podobna do amfetaminy i jakby mechanizm działania też jest podobny, z tym, że no jakby jest pozbawiony tego działania jakoś euforyzującego, tak? Czy jakiegoś takiego... No i tak, natomiast jakby kiedy zastanawiamy się nad działaniami ubocznymi, to wbrew pozorom nie zastanawiamy się tak bardzo nad problemem z uzależnieniem. O tym może powiem za chwilę, a najpierw powiem o tym, co jakby na to trzeba rzeczywiście zwrócić uwagę, czemu się trzeba tak wyraźnie przyjrzeć. No wiecie, te leki często hamują apetyt. Czyli w okresie działania, bo to jest tak, że te leki podajemy w taki sposób, jak powiedzieć, jak okulary, które nie wymagają noszenia non-stop, tylko wymagają noszenia w określonym momencie. Bo one nie leczą tej choroby, w sensie nie powodują, że dziecko po jakimś czasie przyjmowania tych leków ze względu na te leki ulegnie wyleczeniu. To jest tylko tak, że one mogą i rzeczywiście bardzo często skutecznie znoszą ten podstawowy objaw, jakim są problemy z koncentracją. Na objawy pozostałe, czyli na nadmierną aktywność i na impulsywność, one nie wpływają bezpośrednio. Natomiast doświadczenie pokazuje, że dosyć znacząco wpływają poprzez redukcję zaburzeń koncentracji. Czyli człowiek, który skupi się na lekcji, już nie masz takiej potrzeby, żeby wchodzić na szafę w trakcie jej trwania, prawda? Czy jeżeli się skupi na odrabianiu lekcji, to nie ma takiej potrzeby wychodzić do toalety. I to się znacznie tak naprawdę poprawia Dobrze. I teraz tak, kiedy się z jakich powodów rozważamy, czy temu dziecku by były te leki pomocne, no to właśnie o tych dwóch grupach objawów musimy pamiętać, czyli problemach z redukcją apetytu. I to może być u dzieci szczególnie trzeba to jakby na to zwracać uwagę, ponieważ spadek masy ciała, apetytu może też powodować redukcję wzrostu. Tak? Bo to jest taki okres, kiedy dziecko się jeszcze rozwija, kiedy rośnie. I jakby o ile u dorosłego zdecydowanie łatwiej nadrobić stracone kilogramy, tak u dziecka, jeżeli to spowoduje utratę centymetrów, no to już jakby tego niekoniecznie daje się nadrobić. No w jakimś zakresie tak, po odstawieniu leków, ale no nie w pełni. To nie są jakiś gigantyczny wpływ na ten wzrost. Znaczy badania są takie, że jeżeli dziecko by przez 5 lat regularnie przyjmowało te leki, to jego wzrost docelowy byłby o centymetr niższy. Przy czym to jest jakby wpływ średni. I przeważnie no, to jest do zaakceptowania dla rodziców, prawda? Czyli jeżeli ich syn będzie miał zamiast 1,74 m zamiast 1,75 m, to jakby przeważnie jest to coś, co jakby możemy, z czym się możemy pogodzić. No ale tak jak to w medycynie, ten efekt nie jest rozłożony równomiernie. Czyli może być taka grupa pacjentów, dla których ten wpływ na wzrost byłby większy, prawda? 5-6 centymetrów. No i tu już pewnie trzeba indywidualnie podjąć decyzję, czy to jest jakby warte swojej ceny w danym przypadku, prawda? Czy też na przykład no po prostu i przeważnie tak się to udaje rozwiązać, dobrać dawkowanie w taki sposób, żeby ono tak bardzo nie wpływało na ten apetyt, na to wzrastanie.
No i to jest coś, co jakby nam jako lekarzom zaprząta sporo czasu w trakcie leczenia tych pacjentów. Znaczy bardzo to przy każdej wizycie, czy prawie każdej, ważymy, mierzymy, nanosimy na siatki, sprawdzamy, jak to jest, prawda, w przypadku jak tego wpływa, człowieka. Tak. Nie myślimy, czy tutaj mniejszyć dawkę, czy... nie ma jakichś naturalnych takich sposobów na właśnie poprawienie tej koncentracji, tak żeby niekoniecznie dawać te leki, tylko właśnie jakoś tak naturalnie, nie wiem, przez jakieś ćwiczenia, jakąś formę ćwiczeń, czy jakieś rozmowy z dzieckiem, może można jakoś tutaj też zwiększyć tą koncentrację, niekoniecznie przez leki. Już mówię. Znaczy nie ma dobrych badań odnośnie tego, żeby problemy z koncentracją... To są tak duży brak koncentracji, że już nie da rady tego tak normalnie zmienić? Nie, znaczy tak... Generalnie się uważa, że to jest jakiś rodzaj deficytu neurorozwojowego. Znaczy, że to jest inny troszeczkę sposób funkcjonowania mózgu. Mhm. I jest to raczej coś dziedzicznego, prawda? Nie jest tak, że bo ci rodzice mają dziecko za ADHD, bo nie wiem, bałagan u nich w domu jest na przykład. Mhm. Tylko po prostu najczęściej po prostu jest tak, że ktoś z rodziców też ma jakieś na przykład objawy, albo ktoś w rodzinie, prawda? Czyli to jakoś tam jest genetycznie przekazywane. Albo też na skutek jakichś tam urazów okołoporodowych, jakiegoś drobnego niedotlenienia czy infekcji wewnątrz ośrodkowego układu nerwowego, które nie spowodowało jakiegoś paraliżu czy jakichś takich dużych uszkodzeń w mózgu, no ale takie drobne urazy, które powodują, że ta koncentracja jest gorsza. I generalnie nie ma specjalnie takich sposobów, żeby ją... Ten deficyt koncentracji zlikwidować. Mhm. Jakby działania tutaj są nakierowane na to, żeby on nie zaburzał funkcjonowania. I są jakieś pojedyncze badania dotyczące takich działań jak tam neurofeedback, czy jakieś takie treningi koncentracji, ale raczej, szczerze mówiąc, nie są dużych tak efektów tutaj, to są jakieś efekty takie o odrobinę poprawa tej koncentracji. Mhm. Czy treningi uwagi słuchowej, to Matisa. To są takie metody, które jakby dążą do takiej trwałej poprawy tej koncentracji. Mhm. Ale nie mają one jakichś spektakularnych, nie są spektakularnie skuteczne. Tak? To są poprawy odrobinę. Mhm. Bardziej tutaj jest takie dążenie do tego, żeby pomóc czy osobie dorosłej, czy dziecku zorganizować świat w ten sposób, żeby te istniejące wciąż zaburzenia koncentracji mniej zaburzały funkcjonowanie. Mhm. I tutaj w tym znaczeniu na pewno jest trochę metod takich behawioralnych, które pomagają tak świat zorganizować. Mhm. Ja jakoś bardzo lubię i uważam, że mają bardzo dużą skuteczność, co zresztą badania potwierdzają, takie warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD. Właśnie, bo one trochę pokazują, jak te dzieciaki funkcjonują, uczą odróżniać co jest objawem choroby, co jest brakiem współpracy młodego człowieka, tudzież starszego, co wynika jakichś błędów po prostu wychowawczych, czy właśnie takich błędów, znaczy niewłaściwego niedostosowania środowiska, jak motywować takiego człowieka do podejmowania tych nudnych, codziennych obowiązków. A czy jakieś książki są też z tego zakresu? Też. Czyli rodzice mogą spokojnie taką lekturę przeczytać i to trochę usprawni ich problem wychowawczy z takim dzieckiem. Chociaż jakby moje doświadczenie jest takie, że zdecydowanie wolę, jak rodzice się wybiorą na warsztaty, niż jak czytają książki. Nie wiem, na czym to polega, czy to jest też efekt tego, że tam jest taka próba wdrażania tego w życie. Może przy ćwiczenia też, prawda? Tak, czy jest taki efekt też takiego grupy wsparcia, prawda? No bo ci rodzice wtedy posłuchają też innych rodziców, którzy się z tym borykają i dużo bardziej widzę efekty tego w poradni niż tylko lektury. Mhm. I tym chyba akcentem już będziemy musiały zakończyć, bo czas nam ucieka. Zapraszam w takim razie na takie warsztaty. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.